odnosi w sprawie ujawnienia filmów na rynku w Ochronie Zdrowia. Sprawa dotyczy ujawnienia filmów na rynku przez pana Krzysztofa. Proszę powiedzieć, co pan wiadomo o tych filmach? Oczywiście wiadomo mi dużo, ponieważ często uczestniczyłem w sprawie nagrania, którzy byli na kontrolę i sprawdzali i tak dalej. Często uczestniczyłem w tych nagraniach. Pochodziliśmy na kontrolę. A kto chodzi na kontrolę? Gdzie to pan nas parku i mieszkańców? Była to grupa z Ekoparku, była to grupa z Ekoparku i mieszkańców okolicy. Czyli razem z panem Krzysztofem Krotem odchodzimy na takie kontrole. Oczywiście zawsze, ale zdarzało się, że odchodziliśmy na te kontrole z pozytywnym. Czy to może być razy, kilka razy, czy więcej razy? No kilka razy. Kilka razy na pewno byliśmy. A gdzie państwo razem byli? Okolice tego doliny. Około roku temu się była taka sytuacja, że po prostu płoty, które okradzały rzekomo ekonomię, były połamane, zainwestowane. Około roku temu była taka sytuacja, że płoty, które okradzały ekonomię, były połamane. Byli państwo tam obejrzeć to miejsce? Tak, z panem dzwonką, tak? Byłem tam z dzwonką. I czy powstałeś materiał filmowy z tego? No, robiliśmy takie tam przykładowo od gazety, były takie tam odcinki wodne, które spływały z tej chałupy. Były tam odcinki wodne, które spływały z tej chałupy, tak? Co jeszcze tam? Gdzie występowały zjawiska, po prostu gazy wydobywały się z tego? Były takie zjawiska, jak wydobywały się gazy. Czy działo na terenie ekodoliny? Tak, oczywiście. Działo się na terenie ekodoliny, ale to pan, ten film fizycznie kamerą, czy pan wyzwany? No oczywiście no, pan Krzysztof miał kamerę, ale były też inne kamery i aparaty, inne mieszanie. Pan Krzysztof miał kamerę, ale inne osoby też nagrywały. Czy pan ten film, który powstał z tej kontroli? No oczywiście nie wszystkie były wchodzą, ale były. Oglądałem wyrywkowo. Oglądałem wyrywkowo niektóre nagrania. Nie jest to znaczy, że tajemnicą, te filmy były pokazywane publicznie na różnych spotkaniach. Były pokazywane publicznie. Urzędach i tak dalej. Pokazywane publicznie, także w urzędach. Proszę pana, czy w tym zakresie taki pan uczestniczył w tych oględzinach, tak? Które ogólnie, co było później na filmie. Czy to było rzeczywiście zgodne z prawdą? Ten film odzwierciedlał to, co tam było? Ja nie mam filmu. Film odzwierciedlał to, co myśmy zaobserwowali w terenie. Czy nie było tam żadnych manipulacji? Nie było tam żadnych manipulacji, była to rzeczywistość. Czy pan na państwo był tylko, czyli kilka razy, to mówił pan o kilku wizytach już w tym terenie, teraz przed chwilą, czy o jednym? Znaczy się, no, następna wizyta była przykładowo, to było na ulicy bodajże Głupiej Miśle Grumi, gdzie były odprowadzane odcieki z ekodoliny. Następna wizyta była na ulicy Głupiej Miśle Grumi. Gdzie były odprowadzane odcieki z ekodoliny. Też na pięciu państwa pomieszczonych. To jest na okresie, to jest na. Oglądał go pan później, czy nie? Znaczy się, no nie wiem, że akurat urywki oglądałem. Urywki na pewno oglądałem. Było zgodne z tym, co pan widział? Były zgodne z tym, co widział. I jeszcze jakąś, jak pan widział kontrolę, to sobie przypomina z panem wyzwami? No to było kilka razy, chociaż my byliśmy po wyjściu, tak jakby się sobie dowiedzieć. Dokładnie nie pamiętam innych sytuacji. Przypomnę, czy ktokolwiek z filmów, które pan widział w internecie, czy na jakimś spotkaniu, nagrywany przez pana pozwanego, nie odzwierciedlał tego, co pan sam zaobserwował w okolicy ekodoliny? Czy wszystkie były prawdziwe? Wszystkie były prawdziwe. Wszystkie filmy pozwanego, które widziałem, były prawdziwe. Proszę pana, a czy pan zna bliżej pana pozwanego, czy tak pan jest w związku z działalnością ekodoliny, czy w inny sposób? Nie, po prostu żeśmy się spotkali na spotkaniu takim tam mieszkańców okolicy. Mieszkańców w sprawie ekodoliny, tak? W sprawie po prostu zanieczyszczeń, które powoduje ekodolinę.
zapytano mieszkańców w sprawie zanieczyszczeń. Czy Państwo się bliżej znają, czy to jest tylko taka znajomość w związku z tą sprawą? Nie, to znajomość. Znamy się tylko w związku z tą sprawą. Czy rozmawiał Pan kiedyś z Panem Pozwanym, dlaczego on kręci takie filmy, dlaczego przygotowuje materiały? Dzisiaj to były materiały przygotowywane do władz samorządowych. Po to, żeby po prostu pokazać, odwrócić prawdę, pokazać to, co pokazuje Karolina. Pokazać prawdę. I to, co propaguje na billboardach, to wszystko, co propaguje w szkołach, przedszkolach i tak dalej, to po prostu nieprawda. Jest to nieprawda. Ja miałem osobiście taki przypadek, bo jestem właścicielem szkolenia publicznego i wundery po Dolinie, żeby przejechać na edukację. Dyrektor Maja, jeżeli się wypowiedział nazwisko moje, to jest właścicielem, on to się tego spotyka, że ktoś tego nie może. Coś musiało być na rzeczy. Bo Eko Dolina nie chciała się pokazać. Pogadamy, tak? No dzisiaj edukacja, to gdzie się pokazywać, jak pięknie na Eko Dolinie. Działalność powódki, tego do oczywiście to nie było śmieszane, to po prostu było.
podziałem. Jakiego rodzaju negatywne skutki oddziaływania ekologiczne niosą względem środowiska i względem ochrony życia i zdrowia ludzkiego? Znaczy się, pomijając odory, symbole, które występują tam? Występują odory i symbole. W tej chwili, w obecnym czasie, już ja mam dolegliwości szczepania oczu, bezsenność w nocy. Szczepanie oczu, bezsenność. To są dolegliwości, które mamy. Dolegliwości, jeżeli chodzi o dzieci, bo w tej chwili mieszka z nami w ruchu, mam 1,5 roku. Od jakiegoś czasu, ja mam 4-5 miesięcy, to jest przerwy kaszel. Proszę Państwa, proszę teraz nie zabierać głosu, tak? No ciągle. I co jest ciekawe, synowa, jeżeli chodzi z tym małym do lekarza, to się okazuje, że nie ma żadnych powikłań, żadnych zapaleń dróg oddechowych czy zapalenia gardła. I dostaje w tej chwili cały czas jakiś syrop antyalergiczny. Także nie, przyczyny nie mogą odnaleźć, a każdy jest tak uciążliwy, że dziecko po prostu na całym się budzi. I staje syrop antyalergiczny, chociaż jest ogólnie zdrowy. Tak? Czy na terenie, który tam zamieszkuje, w okolicach tylko dojmuje, czy zna, co stwierdzi Pan fakt występowania częstego zachorowania na nowotwory? Tak. Przepraszam bardzo, proszę Państwa, myślałam, że Państwo nie rozmawiacie. Proszę Państwa, proszę Pana, proszę Państwa, proszę, żeby Państwo nie rozmawiali, bo to przeszkadza, w prowadzeniu przesłuchania, tak? Proszę nie rozmawiać, tak? Proszę Pana, myślę, że Pan dodał w tej kwestii. Znaczy się wiadomo też jeszcze z tego, bo między innymi też jest kolega, który jest mieszkańcem Rumunii i prowadzi ambulancjata pogrzebowy. W tym rejonie i on jest w stanie stwierdzić, bo odbierając atest zgonu, to w granicach 80% mieszkańców okolicznych są choroby nowotworowe. Uważam, że jest też dużo zgonów z uwagi na nowotwory. Są to kolegi, którzy nie bardzo za to pogrzebowy. Panie Wójcie. Proszę powiedzieć, odnośnie tych badań, kto przeprowadzał to badanie? Jeżeli wszystkie świeci są tu, to byśmy nie mieli, to są
śmieciarze bezpośrednio wydają na hałdy i wysypują każdy do tej instytucji. Są kampania. Jest tak, że śmieciarze wydają na hałdy i wrzucają śmieci. To są nieodmienne też na dane góry. Są lotki też na dane. Są lotki też na dane. Jeszcze jakieś rzeczy, na które w ten sposób nie podzielę, czy to wszystko? No znaczy się na to, nie wiem, czy się to w każdym razie chodzi o to, że propagują i reklamują to, co jest absolutnie niezgodne z prawem. Propagują to, co jest niezgodne z prawem. Czy kręcąc film z panem Krzysztofem Kroką, panowie, że liczyliście z tym, że będziecie go panowie jakoś publikować, w internecie rozpowszechniać? Skąd ja to wywodzę? No bo myślę, że to powiedzieć. No, jeżeli przeprowadzę